No to dawaj coś wypowiedz się stary. Ja też wypowiedzi. Ja też wypowiedzi. Morku, to tak wygląda tutaj dojazd ludzi, którzy jakby zdobyli pas wyższy. Nie wiedziałem, że to tak to wygląda. Zazwyczaj, zazwyczaj ktoś zdobywa wyższy pas ktoś zdobywa wyższy pas w większości klubów, to ma to pasowanie, czyli po prostu kurczę brzydko i kolokwialnie mówiąc pierdol, że ten jakby sposób dojazdu nie jest wcale najlepszy. Zwłaszcza jak taki bomba kurczę siedzi i kaci i kalafiora robi. Słuchajcie, mordki, dowiedziałem się właśnie, że to jest Zenit, więc tu jest oprócz dojazdu i tak pasowanie. Dużo cieszy. To nie jest śmieszne. Ja bym ja nie progresował tu właśnie. Słuchaj, młodeś brązowy. Jesteś samurajem, to słuchasz. Ja pierdolę, jak pisiawa, kurwa. Wjeżdżasz, następny. Chłopaki, jakie macie pasy? Purpura. Czyli on już dwa razy coś takiego przeżył? Niebieski. Czyli raz coś takiego przeżył. Co? Raz mocny w pierdol. Raz mocny? A co, już na purpurze nie dostałeś drugi raz? Dostałem, ale jest nie pasowanie. Jeszcze brązowy mnie czeka. Czyli na purpurze miałeś zajazd i tak. Pasowanie. Aha. A ja miałem zajazd i pasowanie. Chociaż niebieski. I chłopaki zadowolone, wiesz o co chodzi. Bo żaden z nas dzisiaj pasowanka nie ma. Straszne rzeczy. Jiu-jitsu tutaj, a na Zenicie jest Wilku i Bomba. Bomba, czyli Marcin Bandel, a Wilku, czyli... O kurwa, zapomniałem. Dwoma głównymi trenerami tutaj, którzy rozdają pasy w jiu-jitsu, jest Wilku, czyli Kamil Wilk i Bomba, czyli Marcin Bandel. I zaraz z nimi zamienię słówko, coś mi powiedzą o dzisiejszym pasowanku i opowiedzą wam też, mordki, jak ta tradycja tutaj zenitowa wygląda. Bo ja tu jestem dopiero od niedawna, więc jakby nie będę się wypowiadał. I mordki, jestem właśnie z dwoma głównymi trenerami Zenitu. Jest to Wilku, czyli Kamil Wilk i Bomba, czyli Marcin Bandel. I powiedzcie, chłopaki, jak wygląda właśnie ta kultura rozdawania pasów u was? Ogólnie jesteśmy old school i jesteśmy tak bardziej tradycyjne, jakaś taka japońska szkoła samurajska i za każdy pas, jak gdyby, żeby zapamiętać, należy się godziwe wynagrodzenie za lata pracy, za wkład w to, żeby zapamiętać ten dzień. No i co, no, godzinę sparujemy, męczymy, zamęczamy chłopaków, później co, pasujemy. Później dorzucamy pasy, także po całej ceremonii każdy jest mega zmęczony, ale myślę, że też szczęśliwy, bo wie, że zasłużył na ten pas. I pamięta to. Robimy to po to, żeby to pamiętał. Naprawdę na długo. Trenuję w Zenicie, musi mieć jaja. Widziałeś sam.
No i tak jak wszyscy widzieliśmy, a słyszałem też, że jeśli ktoś czasem dostanie obelkę więcej, to ma dodatkowy jakby zajazd, więc powiedzcie też jakby coś o tych belkach. Dzisiaj mieliśmy delikwenta, którego pierwszy raz w życiu dałem belki, ogólnie nie dajemy belek, ale z racji prośby ludu daliśmy. Sam mocno szanował resztę chłopaków, więc dzisiaj chłopaki postanowili poszanować jego. Razem z Wilkiem musieliśmy pilnować, to też, żeby go za bardzo nie szanowali, ale myślę, że też zapamięta to. Na pewno zapamięta te dwie belki bardziej niż wcześniejszy pas. Bo i jeszcze dla sprostowania, w Zenicie jak się kogoś szanuje, to po prostu jakby mocno się z nim walczy, więc... Zamęcza się go. Dokłada cegiełkę w jego tam... Czyli Bomba, czyli ty jesteś człowiekiem pełnym szacunku, bo ty naprawdę ludzi czasem męczysz w tym parterze. Myślę, że Wilku tak samo. Myślę, że we dwójkę umiemy szanować ludzi. Dziękujemy, to są właśnie dwóch głównych trenerów. Dzięki, pozdrawiam. Dawaj, zrób. Za trudny trik. Widzicie, nie wszystko co Gabryś robi jest proste.